Witam Państwa 15 stycznia, w najbardziej depresyjnym poniedziałku 2024 roku. Nie dość, że politycy wpędzają nas w depresję, to jeszcze Cliff Arnall z Uniwersytetu Cardiff za pomocą wzoru matematycznego wyznaczył nam taki dzień. A my nie dajmy się zwariować i z podniesioną głową, a nie nosem, idźmy do przodu. Zapraszam na program EcoVision TV. Rozpoczęły się ferie zimowe. W województwie opolskim potrwają od 15 do 28 stycznia. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia, a w Opolu przy Toyota Park czynna jest ogólnodostępna ślizgawka. Ferie rozpoczynamy z dniem 15 stycznia, czyli od poniedziałku, i ruszamy od razu z kopyta z zajęciami rękodzieła, z zajęciami plastycznymi, zajęcia dla seniorów również, zajęcia gimnastyki. Oprócz tego będą teatrzyki, będą bale karnawałowe i będzie masę różnych innych zabaw dla dzieci. Wszystkie zajęcia, które są w naszej ofercie, oczywiście są bezpłatne, także zapraszamy wszystkich. Mamy tak wielką różnorodność zajęć, że każdy znajdzie tutaj dla siebie jakąś odrobinkę. Teraz, kiedy temperatura powietrza bardzo spadła, komunikaty o czystości powietrza są zatrważające. Wystarczy wyjechać z miasta, aby się o tym przekonać. Jak informuje dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na dofinansowanie termomodernizacji budynków. Generalnie mamy programy dedykowane właśnie ochronie atmosfery i tutaj tak jakby dwoma sztandarowymi, to jest czyste powietrze, przede wszystkim dedykowane budynkom jednorodzinnym, oraz ciepłe mieszkanie dedykowane budynkom, mieszkaniom w budynkach wielorodzinnych. Oba programy polegają na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, czyli tak zwanych kopciuchów, na nowe, efektywne, nieemisyjne źródła ciepła. I w zeszłym roku, muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie ponad 205 milionów złotych zostało przekazane na właśnie wymianę tych nieefektywnych źródeł ciepła, również termomodernizację budynków, bo niektóre projekty są robione kompleksowo. Dotychczas wydaliśmy ponad 500 milionów złotych od momentu działania programu. Program Czyste Powietrze wszedł we wrześniu 2018 roku. I ponad 506 milionów złotych wydaliśmy właśnie w województwie opolskim jako fundusz na wymianę źródeł ciepła. Natomiast w samym ubiegłym roku ta kwota wyniosła 205 milionów złotych, więc pokazuje tą skalę od momentu powstania programu do tego ubiegłego roku, jak to się kształtowało. Jeżeli chodzi o ilość zawartych umów, to prawie 22 tysiące sztuk umów, z czego ubiegły rok tylko i wyłącznie to niespełna 5 tysięcy umów, więc jest boom, na pewno jest większa świadomość w naszych mieszkańcach Opolszczyzny. Program Czyste Powietrze jest zapisany do 2030 roku, więc środki są zapisane zarówno w KPO, jak i w Feniksie. Wszystkie fundusze w Polsce środki na to mają, bądź niebawem otrzymają. Nie trzeba się fatygować do Opola, do naszej siedziby. Są podpisane porozumienia z punktami konsultacyjno-informacyjnymi w gminach, utworzonymi przez zaprzyjaźnione samorządy, które chciały z nami współpracować. I tam mieszkańcy danej gminy mogą takowy wniosek złożyć po prostu na miejscu i również dowiedzieć się, na co mogą mieć przyznane te dofinansowanie, w jakiej wysokości. Także pracownicy gminy na pewno będą służyli pomocą w tym zakresie. W Niemodlińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnej sali widowiskowej z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. Nasz Ośrodek Kultury zyskał nowe oblicze po 50 latach jego funkcjonowania i cieszę się ogromnie, że w ten piękny jubileusz możemy świętować oddanie sali widowiskowej. Pozyskiwaliśmy etapowo na realizację całości środki zewnętrzne, i to unijne, i też rządowe. Jeśli chodzi o samą salę widowiskową, koszt realizacji tej inwestycji to 5 300 000 zł, gdzie wysokość dofinansowania wynosiła 4 140 000 zł. Od dzisiaj udostępnimy naszym wychowankom, naszym mieszkańcom, szkołom, stowarzyszeniom piękną salę widowiskową wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłośnienia
oświetlenie, pięknie wyremontowaną. To miejsce najbardziej uczęszczane w naszym mieście, bo tutaj większość zajęć się odbywa, głównie tych tanecznych, teatralnych, ale też tutaj organizujemy różne uroczystości, czy to gminne, czy też koncerty, recitale, oceany, które są naszą taką marką już, jesteśmy z tego znani. Na chwilę obecną nasz ośrodek jest kultury w całości wyremontowany, niemniej jak to w domu, na bieżąco trzeba coś przy nim robić. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, dla mnie przede wszystkim na stanowisku dyrektora jest to, że w końcu schodzę z placu budowy, w końcu będę miała więcej czasu na organizację działań kulturalnych, przedsięwzięć, więc to jest dla mnie najważniejsze, że po tylu latach starań, zabiegów, po tylu latach remontów będę mogła całkowicie poświęcić się kulturze. Jak szary płaszcz otuliła nas melancholia i słyszę wciąż jak romanse mi gra. O melancholii świecie zmienił dolin łez. Czy samochód ma duszę? Jak się okazuje, ma. Tak przynajmniej twierdzi założyciel Opolskiego Muzeum Motoryzacji, dr inżynier Wacław Heppner. Jest tu coś, czego nie ma w innych muzeach, mianowicie mechanizmy samochodowe. Część z nich stanowił duszę motoryzacji. Ja do tej duszy będę wracał, ponieważ często w rozmowach z kolekcjonerami zabytków słyszę, że ich samochody mają duszę. Ale nigdy nie słyszałem sprecyzowania, jak ta dusza wygląda, gdzie ona się mieści i co ją stanowi. Więc postanowiłem dotrzeć do tego, rozpracować ten temat i właśnie parę takich dusz tutaj prezentuję. Jest szereg mechanizmów samochodowych w przekroju historycznym. Niektóre mają 100 lat, inne 50, inne zaledwie 30. Ale prezentują rozwój techniki w poszczególnych sekcjach i urządzenia paliwowe stosowane w motoryzacji na przestrzeni ostatnich 100 lat. Skrzynie biegu, manualne, automatyczne, mechanizmy hamulcowe, mechanizmy kierownicze, urządzenia obsługowe, a nawet urządzenia służące do badań samochodów. Wśród tych mechanizmów są swoiste dla poszczególnych modeli samochodowych, jak na przykład ten samochód Citroen CX. On stoi tu nie dlatego, że jest szary, czy dlatego, że jest ładny, tylko dlatego, że stanowi prekursora nowoczesnej hydrauliki siłowej w motoryzacji. W Polsce mamy około 100 muzeów motoryzacji, prawie wszystkie są prywatne i prawie wszystkie pokazują technikę lakierniczą, ja to tak ujmuję, czyli pięknie położony lakier, błyszczące chromy, nowe skóry. Te samochody stoją tak postawione, że stykają się klamkami albo zderzakami. Czego można się dowiedzieć o samochodzie, oglądając taką kolekcję? Mnie bardziej interesuje to, co jest pod maską. To, co stanowi o istocie mechanizmów podwozia. Więc postanowiłem zrobić coś własnymi rękami. Wielu z nas zmaga się z chorobami, które wykluczają możliwość spożywania nabiału pochodzenia krowiego. Kozie mleko i jego przetwory bardzo pozytywnie zaskakują wartościami odżywczymi i dlatego coraz chętniej po nie sięgamy. Zainteresowanie takimi produktami jest ogólnie duże. Zaczęło się w ostatnich latach zwiększać, świadomość klienta zaczęła się zwiększać i zmieniać. Bo klient jest nastawiony na to, żeby jeść zdrowo ze względu na zdrowie. Zwłaszcza po pandemii zmieniła się, tendencja jest wzrostowa, coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co jedzą. Mleko kozie jest ogólnie uznawane za prozdrowotne, mają bardzo dużo witamin. Mleko kozie nie ma laktozy, więc osoby z nietolerancją laktozy mogą to mleko spożywać. Używamy bardzo wielu dodatków, są to zioła prowansalskie, jest to tymianek, pomidor, papryka, różne przeróżne według życzenia klienta. Ser z orzechami, z czarnuszką, z pistacją, z suszoną śliwką, z figą, z morelą. Jak co roku Opolska Izba Lekarska zorganizowała spotkanie noworoczne z lekarzami seniorami, dla których oprócz poczęstunku przygotowany został koncert muzyczny.
To jest tradycja, którą Opolska Izba Lekarska pielęgnuje i cieszymy się, że zawsze jest duża frekwencja. Jest to taki ukłon dla ludzi, którzy już albo nie pracują, albo sporadycznie, żeby się mogli spotkać w swoim gronie, bo mają wspólne wspomnienia, często razem pracowali, więc mają o czym wspominać. No i cieszymy się bardzo, że te grono nam nie ubywa. Faktem jest, że społeczeństwo się starzeje i przechodzą nam lekarze, dentyści na emeryturę i to grono się powiększa, ale widoczny jest, nie tak jak w czasie pandemii, zwiększony napływ seniorów, a zmniejszony odpływ i to jest budujące. Więcej na temat spotkania z lekarzami seniorami w środę 17 stycznia o godzinie 18 w programie Rytm Serca. A w dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu, a w nim m.in. komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, kalendarium i aforyzm Sławka Kuligowskiego. Życzę Państwu miłego wieczoru. Witam Państwa. Dziś Andrzej Duda jako pisowski abolicjonista. Zdecydowałem się, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To dotychczasowe było wręcz podręcznikowe. Niestety w Sądzie Najwyższym grupa zaangażowanych politycznie sędziów zaczęła podważać kompetencje prezydenckie. W moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami. Dzisiaj są jednak w więzieniu. I każdy kolejny ich dzień przebywania tam jest dla nich zagrożeniem zdrowia, oświadczył Andrzej Duda po spotkaniu z żonami skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wyjaśnił, że w ramach postępowania ułaskawieniowego swoją opinię muszą wydać prokurator generalny. W związku z tym Andrzej Duda wystosował apel. Mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar pochyli się nad tym wnioskiem i szybko podejmie decyzję zgodnie z interesem Polski najlepiej pojętym. W środę przed południem prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie w sprawie aresztowanych polityków PiS i byłych szefów CBA. Prezydent powiedział: zawsze uważałem i uważam, że ci, którzy walczą z korupcją, powinni znajdować się pod szczególną opieką i szczególną troską ze strony państwa, bo wykonują zadanie niezwykle trudne. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to korupcji na najwyższych szczeblach władzy, wyznał. Przypomniał, że bronił mandatów byłych posłów oraz instytucji prezydenckiego ułaskawienia. Niestety sytuacja zmieniła się diametralnie, przyznał Duda. Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięci do więzienia zostali ludzie, którzy są krystalicznie uczciwi. Prezydent zapowiedział też: nie spocznę, dopóki Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na powrót nie będą wolni i nie wyjdą z więzienia. No cóż, drodzy Państwo, jesteśmy świadkami moralnej degrengolady. Szkoda, że uczestniczy w tym pierwszy człowiek w RP. A to podręcznikowe było, jak nie ułaskawiać bez prawomocnego wyroku. Dziękuję za uwagę. Monika Jurek, wojewoda opolski, a raczej należałoby powiedzieć wojewodzina opolska. Witam Panią. Dzień dobry Panu. A Pani Państwa. Jaką formę preferuje? Przyznam szczerze, że choć jestem kobietą i o te prawa kobiet i o to miejsce kobiet na różnych szczeblach i w różnych zawodach jak najbardziej zawsze walczę i preferuję, to jednak feminatywy nie brzmią dla mnie tak pięknie, więc po prostu pani wojewoda. Okej. Objęła pani to zaszczytne stanowisko mniej więcej miesiąc temu, 21 grudnia. Jak odbyło się przekazanie władzy? Czy były wojewoda z nadania Prawa i Sprawiedliwości był obecny, czy to się odbyło korespondencyjnie? Bardzo byłam zadowolona z faktu, że umówiliśmy się z panem wojewodą Kłosowskim, że spotkamy się pierwszego dnia mojego urzędowania, czyli 21 grudnia
w gabinecie wojewody, na porannej kawie, na rozmowie takiej... Czyli normalnie. Normalnie. Kiedy na giełdzie pojawiło się pani nazwisko, to wśród pani koleżanek i kolegów partyjnych z Platformy Obywatelskiej nastąpiła konsternacja. Nawet pisano, że podzieliła pani środowisko partyjne. A ten główny zarzut to miała być kolaboracja z PiS-em. Takiego określenia użyto. O co chodziło? Powiem szczerze, że no nie lubię się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Tak to jest w różnych ugrupowaniach politycznych, że są różne frakcje, które w jakiś sposób o dominację i o wpływy konkurują. Absolutnie o mojej współpracy z PiS-em nie może być mowy, z uwagi chociażby na to, że właśnie moje działania, te nazwijmy to polityczne i społeczne w powiecie brzeskim 5 lat temu, doprowadziły do odsunięcia po 20 latach rządów PiS-u od władzy w powiecie. Natomiast pracując w samorządzie, będąc radną powiatową, są sytuacje, że po prostu dla dobra mieszkańców, dla dobra spraw, które uchwalamy, rozmawiamy z różnymi osobami. Natomiast nasza współpraca, mówię nasza, czyli zarządu powiatu brzeskiego, z klubem radnych niezależnych, czyli radnych ponad podziałami. Wśród nich faktycznie była kilka osób, które nie będąc członkami Prawa i Sprawiedliwości startowały z tej listy w poprzednich wyborach. No, była postrzegana jako kolaboracja z PiS-em, czego się absolutnie, do czego się nie przyznaję i absolutnie zaprzeczam. Ale zaskoczenie było tym większe, że jeszcze w listopadzie, zdaje się, wnioskowano o wydalenie pani z partii, a w grudniu otrzymuje pani nominację na wojewodę. Powiem o tym, że ta informacja o hipotetycznym wydaleniu mnie z partii, usłyszałam ją w dniu, kiedy jechałam z Warszawy z nominacją na wojewodę. Aha. Nic mi wcześniej o tym nie było wiadomo. Dobrze, poznajmy nowego wojewodę opolskiego. Wiem, że jest pani z wykształcenia matematykiem, że przez 15 lat dyrektorowała pani szkole, zespołowi szkół budowlanych w Brzegu, że skończyła pani studia podyplomowe i specjalność menadżer oświaty. To jest bardzo cenna rzecz, bo ta oświata wiemy, w jakim stanie jest. No i ostatnie lata praca, dyrektorowanie w Departamencie Urzędu Marszałkowskiego. Czyli można powiedzieć, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ciężko stwierdzić, czy właściwy na właściwym, ale powiem tak, nigdy nie bałam się wyzwań, bo przez pierwsze 10 lat pracując w szkole jako nauczyciel, też bardzo aktywnie realizowałam różne zadania i byłam opiekunem różnych, chociażby samorządu uczniowskiego i różnych zespołów zadaniowych, które wtedy realizowały zadania w szkole. Po 10 latach, mając lat 35, zostałam dyrektorem szkoły i tak przez 15 lat kierowałam zespołem szkół budowlanych w Brzegu, dużą szkołą, dużym zespołem różnych typów szkół. W międzyczasie też byłam radną Rady Miejskiej, później radną powiatu, członkiem zarządu. Natomiast faktycznie to przygotowanie i później praca w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Polskiego przez ostatnie 5 lat spowodowały, że bliska mi była kwestia pracy i funkcjonowania samorządów. Natomiast kompletnie inną, nową dziedziną, nowym obszarem jest administracja rządowa. No, ale tego się właśnie teraz tego się też można nauczyć. A to będzie bardzo trudne określenie. Co to jest takiego oligofrenopedagogika? Oligofrenopedagogika to jest dziedzina nauk pedagogiki specjalnej, która zajmuje się szczególnie uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Aha. Ja, tak jak pan tutaj mówi, oczywiście jestem magistrem matematyki, później kończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą, właśnie uzyskując tytuł menedżera oświaty, później w nadzoru i ewaluacji, a później w związku z tym, że w mojej szkole zaczynało się pojawiać coraz więcej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dążyłam do stworzenia szkoły integracyjnej i pomyślałam sobie, że
ja jako dyrektor, jako lider, który chce nadać jakiś ton tej mojej placówce, powinnam zgłębić tę tematykę i udałam się na studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Te zajęcia rewalidacyjne z uczniami też prowadziłam, czyli trochę zdobyłam też tych szlifów specjalisty w zakresie pedagogiki. W sieci pojawił się taki krótki anons. Krótkie, ciemne włosy, portret uśmiechniętej kobiety, a jeśli idzie o zainteresowania, to rowery. Interesuje się rowerami. Zapewne nie chodzi o to, ile przerzutek dany rower ma. Powiem, że nawet jestem zaskoczona tym anonsem, bo tak naprawdę jestem osobą bardzo ciekawą świata ludzi. Interesuję się tak naprawdę turystyką szeroko pojętą. Bardzo lubię podróże i te krajowe, i zagraniczne. Turystykę pieszą, którą namiętnie uprawiałam swego czasu. A te rowery to myślę, że wzięły się z uwagi na to, że bardzo aktywnie propagowałam projekt, który był realizowany, kiedy jeszcze pracowałam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Projekt bardzo zresztą ciekawy, Opolskie na rowery. To rekord dzienny na rowerze 50-100 km? No niestety nie byłam takim wytrawnym rowerzystą, 50 km to było takie. A teraz w zimie już rower zda się poszedł w odstawkę, to co, narty? Narty to były do pewnego czasu, aż do kontuzji, do zerwania więzadeł krzyżowych. Później takim ulubionym formą spędzania wolnego czasu w zimie były wyjazdy nad morze. Ale wyjazdy aktywne z kijami, czyli Nordic walking po plaży. Wdychanie jodu. 20 do 30 km dziennie. Tak, że aż pierwszy raz chyba widziałam, że może można mieć mokrą kurtkę na zewnątrz od potu. Później jakiś basen, jakaś to sauna. To na koniec tej części rozmowy kilka słów o... zechce pani uchylić rąbka tajemnicy, rodzinne sprawy. Znaczy żona, matka dzieciom, kobieta pracująca. Tak jest. Jak powszechnie wiadomo, jestem mieszkanką Brzegu, chociaż do Brzegu też przyjechałam w związku z tym, że mój mąż, oficer Wojska Polskiego, dostał przydział do Brzegu, bo pochodzimy z Kalisza. Przyjechaliśmy do Brzegu, zadomowiłam się w tym mieście i tam wychowywały się moje dzieci, córka w tej chwili już, zresztą dorosłe dzieci, córka 32 lata, mama trójki dzieci, czyli jestem szczęśliwą babcią. Syn jeszcze studiujący, w tej chwili w Hadze studiuje projektowanie graficzne. Czyli wszystkie dzieci w domu, można powiedzieć, że kobieta spełniona zawodowo i jak rodzinnie. To była pierwsza część rozmowy, pierwsza część spotkania z nową wojewodą opolskim, panią Moniką Jurek. Na drugą część zapraszam jutro na godzinę 18. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Mamy okres sylwestrowo-noworoczny, ale koronawirus sprawił, że zapomnieliśmy o karnawale. Przed laty towarzystwo szalało nie tylko na wielkich salach balowych, ale także na bruku pod chmurką. Jest rok 2003. Na lekko ośnieżonym opolskim rynku ostatnie przygotowania do powitania nowego roku. Scena już gotowa, mikrofony sprawne, możemy odliczać. Pierwsi goście już są. Wstęp wolny, strój dowolny. Co jest w tej foliówce? Kultura na zabawie musi być, rzuca od niechcenia pan wpuszczający w randze szeregowego biletera. Krajobraz wymarzony na powitanie nowego roku. Trochę śniegu, temperatura minus 3 stopnie. Zanim się zacznie, ulepimy bałwana. Zaglądamy na zaplecze sali balowej. A tu w pełnej gotowości intymne salony, na wypadek, gdyby szampana było za dużo. Oczywiście korzystanie z takiego przybytku za darmo. Parkiet się powoli zapełnia. Zdrówka życzymy każdej napotkanej osobie. Nikt wtedy nie pytał, którą partię popierasz. Mam grać? Ależ tak, dawaj coś na rozgrzewkę. Słychać głosy z oddali. A przed sceną sylwestrowy bal rozkręca się na dobre.
Do północy brakuje kilkudziesięciu minut. Towarzystwo kiwa się w rytmie. Nie, 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 Zenka. Królowała wtedy inna muzyka. Gospodarze ceremonii sylwestrowej już są. Za chwilę zapanuje owacja na stojąco. Pan strażak ustala moment wystrzału fajerwerków. Kochani Opolanie, mali i duzi, zapalmy zimne ognie. Niech z kosmosu zobaczą, jak Opolanie zgodnie witają Nowy Rok. Nawołuje przez mikrofon prowadzący sylwestrowe szaleństwo. No i wreszcie decydująca chwila. Mikrofon przejmuje prezydent Opola Ryszard Zębaczyński. Nowy 2004 rok uważam za rozpoczęty. Popłynęły w świat życzenia do siego roku. A na niebie rozbłysnęły różnokolorowe fajerwerki. Radość i nadzieja na lepsze jutro. Ludzie w euforii wpadali sobie w objęcia. Takie to były czasy. No i nikt nie miał na twarzy maseczki. Łatwiej było ludzi rozpoznać. I mimo, że to było miejsce publiczne, nikt nie ścigał uczestników zabawy sylwestrowej pod chmurką, że wznoszą toast z gwinta. Pomyślności w nowym roku, pani Genovefo! W takich okolicznościach nikt też nie krył miłosnego uniesienia. Oto w obiektywie naszego reportera pary, które rozpoczęły od tego momentu życie we dwoje. Czy są dziś szczęśliwi? Prosimy o wiadomości. Takich czułości, chwytania nie tylko za szyję, było bardzo wiele. Nastrój sylwestrowej nocy wyzwalał ludzkie odruchy, jakich dziś mało. Im dłużej trwała ta sielska atmosfera, tym zdjęcia były mniej czytelne. Jakby ostrość widzenia pogorszyła się w aparacie fotoreportera. Gdy zakończyły się życzenia, rozpoczęły się wspólne świąteczne śpiewy. Czy domyślają się Państwo, co za utwór wykrzykują prezentowani goście? Oczywiście, hymn górali, którym żal odchodzącego roku. W oddali czujne oko stróży porządku. Nikt nie ma teleskopowych kijków, pieprzów aerozolu czy kajdanków. Sylwestrowicze weseli, radośni udają się teraz na ciąg dalszy karnawałowej zabawy. I kto wtedy mógł przypuszczać, że za 16 lat Sylwestra będziemy spędzali w rygorach godziny policyjnej i to bez śniegu? Ach, czy wrócą jeszcze stare, dobre czasy? To, że niektóre zmysły nas zawodzą, to jeszcze nie powód, żeby od nich odchodzić.